Dzisiaj kolejna porcja refleksji z moich rozmów z klientami będzie o jabłkach. Dlaczego o jabłkach? Bo ktoś z klientów powiedział, że z jego zespołem jest nieco jak z jabłkami. Gdy one wcześniej były w jednym koszyku, teraz są rozdzielone, każdy jest osobno. I okazuje się, że jest jakieś jabłko nadgnite, zepsute. Nie chce pracować. Ma zadań może na 10 godzin w tygodniu, a, a nie bardzo chce cokolwiek nowego przyjąć. I są jabłka zdrowe, które pracują. 40 godzin w tygodniu, biorą na siebie zadania, są aktywne, są zaangażowane w pracę zespołu. No i gdy spoglądasz tą sytuację, zdajesz sobie sprawę, że zawsze tak było. Że było zepsute jabłko w zespole. Że to jabłko wpływało na pozostałych, obniżało morale zespołu. No to co teraz zrobić? Po pierwsze, no warto popracować z tym jabłkiem, z tą osobą, która ma jakiś problem z swoją postawą, z zaangażowaniem wartości zespołu, żeby powycinać tą zgniliznę, ale też pracować z tymi zdrowymi jabłkami, żeby utrzymały ten wysoki poziom, że w momencie, gdy wszyscy już wrócą znowu do koszyka, to będzie to zdrowy koszyk, będzie to zespół pracowników o wysokim morale, zaangażowanych, wspierających się nawzajem. Skoro o jabłkach, pamiętajmy, dobrze się odżywiajmy, dbajmy o od siebie. Zdrowie.